Witam wszystkich z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to nasze kolejne niedzielne strzelanko z tą różnicą, że dzisiaj nie my organizujemy, a pojechaliśmy do ekipy ze Szczytna, która organizowała ostrzelanie CQB na opuszczonym ośrodku wypoczynkowym. Organizatorzy dopuszczają tutaj używanie replik CQB z pełnym automatem, więc jest to świetne miejsce, aby przetestować nowo zbudowane DSG, z którego budowy filmik ostatnio mogliście widzieć. Aktualny scenariusz, jaki rozgrywamy, są to liczniki. Jest jeden licznik w jednym, a drugi w drugim budynku i wygrywa ta drużyna, która sumarycznie zbierze więcej punktów. Gra się rozpoczyna i od razu jak najszybciej udaje się na pierwsze piętro, aby stąd odciąć przeciwników, którzy będą chcieli nas obchodzić od prawej strony i przede wszystkim uniemożliwić im atak na nasz licznik. Od razu przepraszam za dźwięk strzałów, ale w budynkach to brzmi po prostu strasznie. I zresztą wielu przeciwników też tak mówiło. Mamy ich łącznik czy nie? Znaczy ich licznik czy nie? Ktoś tam od nas biega, nie wiem. Mamy nasz. Dobra, nasz to tam wiesz. To jest ta łatwiejsza część tego zadania. Trzeba by spróbować przebiec. Nasz tam jest na pierwsze? Tak. Na parterze też nasi. Zdjęli naszego, dobra? Dobra, osłaniajcie mnie od prawej. Część naszych ludzi już jest w drugim budynku, więc wypadałoby do nich dołączyć. Ja bym pił maga, ale wiesz, możemy dać szansę. Muszę jeszcze widzę, że chopa zmienić, bo syn się nie wyrabia. Maga zgubiłeś! Kanać, chodźmy stąd, bo to nie fair. Dajmy im wychodzić, nie ostrzeliwujmy ich na wejściu, co? Niech chociaż do tutaj sobie dadzą radę wejść. No tyłem to nie przejdą. W ogóle nie wchodźmy w tamtą stronę, w tamten korytarz, tak? No bo to dajcie im wyjść z respa, bo co? Będziemy tylko kampić na wyjście. No właśnie tylko, najgorsze, że licznik jest tutaj, nie? Teoretycznie powinniśmy go chociaż trochę pilnować. No, ten teren niestety jest niekoniecznie dobrze zbudowany pod gry CQB, no o ile w ogóle można tak powiedzieć, że został pod to zbudowany. I atakując ten budynek i zajmując licznik, praktycznie możemy strzelać spokojnie do respa wroga. I on nie może z niego wyjść oczywiście, więc to jest ogólnie lipa, dlatego postanawiamy się stąd wycofać i dać przeciwnikowi trochę oddechu. Niech oni zajmą licznik, niech spróbują zaatakować nas, a wtedy my wrócimy i wreszcie będziemy mogli znowu atakować. Panowie, jeden oprzed nas od prawej strony przy płocie. No, wydaje mi się, go trafiłem, ale... Niestety kamera skierowana w dół, więc widać nie było. O, 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 o.
Na samym skraju budynku jest trzech. Przeciwnicy przejęli licznik, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaatakować ponownie i przejąć go znowu dla nas. Atakujemy ten licznik, czy nie? Czy dajemy mi chory? Powinniśmy go atakować mimo wszystko. Jest jeden na naszej wysokości, na wprost, no, dokładnie na 12. Za tym murkiem tam. Widzisz, wychyla się. Ktoś tam ich powyjmował. Można by spróbować, tylko prawa strona jest najbardziej zagrożona. Jest nasz jeden po lewej. Chodzi. Zaszujemy. Nisko, nisko, nisko. Tylko uważaj, bo mogło być po prawej stronie. Jednego zdjąłem. Irek, ty żyjesz czy nie? Aha. To co, panowie, znowu się wycofujemy, żeby było co zdobywać? Wycofaliśmy się. Oni strzelają na samego narożnika budynku. Tylko trzeba się wychylać z tego rogu, nie? To nie do nas. Albo miał pusto. Maga, zmień! Jeden podchodzi do licznika! Do samego licznika, górą. Głównymi schodami. Ostatni mak. Prawa strona, korytarz. Jeszcze tutaj widać, że co nieco mi chopek szwankuje i muszę go dopasować. Obstałem, że coś jest nie tak jednak z miękkim dosyć dystanserem, który nie do końca stabilnie dociska tą gumkę. No ale tak to jest. Pierwsze strzelanie z repliką i wychodzą takie kwiatki. O, trafiłem. Czekaj, hop. Gdzie? Na trawie, na dole, wszystkimi wejściami na klatkę sodową w tamtym budynku. Może być w piwnicy nisko, wiesz? Aha. Jeden bieg za mały budynek. Ten ten mały tam. Za niego wbieg. Wow, ho, ho, ho! Na środku. Widziałem go, ale... Wow. Pilnuj te drzwi. Gacia. Sobie. Róg, korytarz w prawą stronę. A
Jeden z korytarzy w prawo, przy liczniku tam. Wchodzę. Skończyłem, kulki mi się skończyły. Zazwyczaj nie zużywam takiej ilości amunicji i nie byłem po prostu na to kompletnie przygotowany. Na szczycie WIN poratował mnie kilkoma magazynkami, problem w tym, że z DSG niekoniecznie chciały podawać, a boksa oddać nie chciał, a on podawał. Po prawej podchodzą. Jeden wychyla się z prawej strony budki. Jednego wyjąłem z lewej. Tej budki tutaj. O, jeden przeszedł za tym, za betonem. Będzie wychodził nam całkiem na bok. Przeciwnicy cały czas próbują obejść nas po prawej stronie, przy skraju terenu. Na szczęście doskonale o nich wiemy, więc nie mają za bardzo możliwości, aby przesuwać się dalej. Uważaj, po prawej stronie są w tym małym budyneczku. Ale który? No tutaj są, jeden jest po prawej, za budynkiem. Ja nie wydłubiemy ich w ten sposób. Ale nasi podchodzą od prawej, więc luz. Dobra, zdjęty. O kurde, jaka zgraja, panowie. Zastanawiamy, czy biec, czy nie biec. Dobra, dwóch kryje prawej stronie. No właśnie tam działa. A, tam tego trafiłem, okej, okay, lol. A jeden zdjęty jest po lewej? Ja też. Rukoszyt. O! Lewe drzwi. Ja. Mam wrażenie, że strzelam do własnej repliki. To próbujemy podejść? Nie myślę, chcę przepić. Ruszaj się, Nelly. Gotów? Tak. Tym razem jednak szturm się nie udał, bo kazaliśmy chłopakom pilnować naszej lewej strony, a przeciwnik był po prawej. No i niestety trzeba wrócić do respa. Thank you.
Najwyższe piętro! Wracamy do gry, ale tutaj dalej dość mocno statycznie. Jedni w jednym budynku siedzą, drudzy w drugim budynku siedzą. Więc no, bądźmy szczerzy, nie za wiele się dzieje i tak mniej więcej się to utrzymuje aż do końca rundy. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.